Kasia obudziła się wcześnie tego ranka, czując niepokój. Jej małżeństwo z Michałem od jakiegoś czasu przechodziło trudne chwile. Każdego dnia pojawiały się nowe nieporozumienia, a kłótnie stawały się coraz częstsze. Pamiętała, jak kiedyś byli nierozłączni, ale teraz wydawało się, że wszystko, co opowiedziała lub zrobiła, irytowało jej męża. Poranek był chłodny, a delikatna mgła otulała ich dom, gdy Kasia wstała z łóżka i przeciągnęła się, próbując rozluźnić napięte mięśnie. Może dziś będzie lepiej, powiedziała do siebie cicho, spoglądając na śpiącego obok Michała. Kasia ubrała się w ciepły szlafrok i poszła do kuchni przygotować kawę. Zrobiła dwie filiżanki, mając nadzieję, że wspólne śniadanie może być początkiem lepszego dnia. Gdy Michał w końcu wstał, Kasia już siedziała przy stole, przeglądając gazetę. Dzień dobry, kochanie, powiedziała, uśmiechając się lekko. Dzień dobry, odpowiedział obojętnie, siadając naprzeciwko niej. Cisza, która zapadła, była ciężka i niekomfortowa. Kasia próbowała znaleźć temat do rozmowy, który mógłby ich zbliżyć. Pomyślałam, że może moglibyśmy spędzić razem trochę czasu w weekend. Może wycieczka za miasto? Zaproponowała. Michał podniósł wzrok, ale jego twarz była bez wyrazu. Nie wiem, Kasia. Mam dużo pracy. Zobaczymy, odpowiedział, wracając do przeglądania telefonu. Kasia poczuła ukłucie w sercu. To był ich standardowy dialog w ostatnich miesiącach. Każda próba zbliżenia się do siebie kończyła się chłodnym odrzuceniem. Michał, dlaczego znowu nie wyrzuciłeś śmieci? Zapytała z frustracją, widząc pełny kosz w kuchni. Mam ważniejsze rzeczy na głowie, Kasiu. Odpowiedział ostro, nie podnosząc wzroku znad telefonu. Kasia poczuła gniew. To było jedno z tych małych rzeczy, które zawsze robili razem. Teraz każde zadanie domowe stawało się powodem do kłótni. Czy naprawdę tak trudno jest wyrzucić śmieci? Zapytała z irytacją. Michał spojrzał na nią, jego oczy pełne znużenia. Naprawdę musimy kłócić się o takie bzdury? Odparł, wstając od stołu i wychodząc z kuchni. Kasia została sama, czując się znowu odrzucona i niezrozumiana. Codzienne obowiązki, które kiedyś dzielili, teraz były powodem do kłótni. Czuła, że ich związek się rozpada, ale nie chciała się poddać. Miała nadzieję, że zbliżające się urodziny mogą przynieść zmianę na lepsze. W ciągu dnia Kasia próbowała skupić się na pracy, ale myśli o Michału nie dawały jej spokoju. W ich małżeństwie brakowało nie tylko miłości, ale i szacunku. Kiedyś byli nierozłączni, ale teraz czuła się, jakby była dla niego tylko dodatkiem. Wieczorem, kiedy Michał wrócił do domu, Kasia znowu próbowała nawiązać rozmowę. Jak ci minął dzień w pracy? Zapytała, starając się brzmieć naturalnie. W porządku. Nic specjalnego, odpowiedział, nie patrząc na nią. Kasia westchnęła ciężko, widząc, że rozmowa znowu donikąd nie prowadzi. Wiedziała, że muszą porozmawiać o swoich problemach, ale bała się konfrontacji. Każda próba rozmowy kończyła się kłótnią, a ona nie chciała kolejnej wojny. Michał, musimy porozmawiać, powiedziała w końcu, zbierając odwagę. Michał spojrzał na nią z irytacją. O czym znowu? Zapytał. O nas. O tym, co się z nami dzieje. Kiedyś byliśmy tacy bliscy, a teraz, przerwała, czując, że jej głos się łamie. Michał westchnął i usiadł na kanapie. Kasiu, jestem zmęczony tymi rozmowami. Ciągle narzekasz. Może to ty powinnaś się zastanowić, co jest nie tak, powiedział zimno. Kasia poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale nie chciała płakać przed nim. Wiedziała, że nie może dalej żyć w ten sposób, ale nie wiedziała, co zrobić, aby to naprawić. Zbliżały się urodziny Kasi, a ona postanowiła zorganizować przyjęcie. Chciała, aby ten dzień był wyjątkowy, mimo napięć w małżeństwie. Przez ostatnie tygodnie dokładnie planowała każdy szczegół od menu, przez dekoracje, po listę gości. Chciała, aby wszystko było perfekcyjne. Kasia spędzała długie wieczory na planowaniu każdego detalu. Jej przyjaciółka Magda pomagała jej w przygotowaniach, starając się odciągnąć myśli Kasi od problemów małżeńskich. Kasiu, ten tort wygląda niesamowicie. Na pewno wszyscy będą zachwyceni, powiedziała Magda, przeglądając katalog z tortami. Mam nadzieję, że tak będzie.
Chcę, żeby to były urodziny, które wszyscy zapamiętają, odpowiedziała Kasia z uśmiechem, choć w jej oczach widać było zmęczenie. Kasia postanowiła, że zrobi wszystko, aby to przyjęcie było niezapomniane. Chciała, aby ten dzień był wyjątkowy, mimo problemów z Michałem. Wierzyła, że może to być krok w stronę poprawy ich relacji. W międzyczasie Kasia spędzała godziny na zakupach, wybierając dekoracje i dodatki. Chciała, aby wszystko było idealne. Kochanie, co myślisz o tym torcie? Zapytała Michała, pokazując mu zdjęcie na telefonie. Wszystko jedno mruknął, nie odrywając wzroku od telewizora. Kasia westchnęła ciężko. Wiedziała, że Michał nie przejmuje się jej urodzinami tak jak kiedyś. Mimo to postanowiła kontynuować przygotowania z uśmiechem na twarzy, nie dając się złamać jego obojętności. Jednym z najbardziej ekscytujących momentów dla Kasi było wybieranie sukienki na przyjęcie. Spędziła całe popołudnie, przymierzając różne modele i zastanawiając się, który będzie najlepszy. Magdo, co myślisz o tej? Zapytała, pokazując przyjaciółce elegancką, czerwoną sukienkę. Jest piękna, Kasiu. Będziesz wyglądać olśniewająco, odpowiedziała Magda z entuzjazmem. Kasia uśmiechnęła się, czując, że mimo wszystko może to być wyjątkowy dzień. Wiedziała, że musi skupić się na pozytywnych aspektach i nie pozwolić, aby problemy z Michałem zepsuły jej urodziny. W dniu przed urodzinami Kasia i Magda spędziły cały dzień na przygotowaniach. Dom został udekorowany balonami, girlandami i świecami. Stół uginał się od jedzenia, różnorodne przekąski, dania główne i deserowe arcydzieła, które Kasia pieczołowicie przygotowywała przez ostatnie dni. Wszystko wygląda wspaniale, Kasiu. Naprawdę się postarałaś, powiedziała Magda, patrząc na gotowe dekoracje. Dziękuję, Magdo. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni, odpowiedziała Kasia z uśmiechem, choć w jej oczach widać było napięcie. Wieczorem Kasia siedziała na kanapie, przyglądając się efektowi swoich wysiłków. Mimo zmęczenia, czuła się dumna z tego, co osiągnęła. Wiedziała, że zrobiła wszystko, aby jej urodziny były wyjątkowe. Gdy Michał wrócił do domu, zauważył wysiłki żony. Wygląda to dobrze, Kasiu powiedział, patrząc na dekoracje. Dziękuję, Michał. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, odpowiedziała, starając się nie pokazać, jak bardzo zależy jej na jego aprobacie. Mam nadzieję, odparł chłodno, idąc do sypialni. Kasia poczuła ukłucie smutku, ale postanowiła, że nie pozwoli, aby cokolwiek zepsuło ten dzień. Wiedziała, że musi skupić się na pozytywnych aspektach i nie pozwolić, aby problemy z Michałem zepsuły jej urodziny. Wieczór przed urodzinami Kasia spędziła na końcowych przygotowaniach. Dekoracje były już na swoim miejscu, a stół uginał się od jedzenia. Mimo zmęczenia, czuła ekscytację. Miała nadzieję, że to przyjęcie może być początkiem czegoś nowego w ich związku. Gdy Michał wrócił do domu, zauważył wysiłki żony. Wygląda to dobrze, Kasiu powiedział, patrząc na dekoracje. Dziękuję, Michał. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić, odpowiedziała, starając się nie pokazać, jak bardzo zależy jej na jego aprobacie. Mam nadzieję, odparł chłodno, idąc do sypialni. Kasia poczuła ukłucie smutku, ale postanowiła, że nie pozwoli, aby cokolwiek zepsuło ten dzień. Wiedziała, że musi skupić się na pozytywnych aspektach i nie pozwolić, aby problemy z Michałem zepsuły jej urodziny. Wieczorem, kiedy wszystko było już gotowe, Kasia usiadła na chwilę w salonie, starając się złapać oddech. Jej myśli wciąż krążyły wokół tego, co się dzieje między nią a Michałem. Chciała, aby te urodziny były wyjątkowe, ale wiedziała, że nie może zmusić Michała do zmiany. Nagle usłyszała dzwonek do drzwi. Otworzyła je i zobaczyła swoją matkę, Marię, która przyszła wcześniej, aby pomóc w przygotowaniach. Mamo, jak miło cię widzieć, powiedziała Kasia, przytulając ją mocno. Cześć, kochanie. Jak idą przygotowania? Zapytała Maria, wchodząc do środka i rozglądając się po dekoracjach. Wszystko gotowe. Mam nadzieję, że goście będą zadowoleni, odpowiedziała Kasia z uśmiechem. Maria spojrzała na córkę z troską w oczach. Kasiu, jak się trzymasz? Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć, prawda? Zapytała, kładąc rękę na jej ramieniu. Kasia westchnęła ciężko, czując, jak emocje zaczynają ją przytłaczać. Wiem, mamo. Dziękuję. Po prostu, to wszystko jest takie trudne.
Chcę, żeby wszystko było dobrze, ale czasami czuję, że to nie wystarczy, powiedziała, a jej głos drżał. Maria przytuliła córkę mocniej. Jesteś silna, Kasiu. I pamiętaj, że nie jesteś sama. Zawsze możesz na mnie liczyć, powiedziała, próbując dodać jej otuchy. Kasia poczuła, że słowa matki dodają jej siły. Wiedziała, że nie może się poddać. Miała nadzieję, że jutrzejsze urodziny będą początkiem czegoś nowego, lepszego. Wieczorem, kiedy Maria już wyszła, Kasia usiadła na chwilę przy stole, patrząc na wszystko, co przygotowała. Wiedziała, że zrobiła wszystko, co mogła, aby te urodziny były wyjątkowe. Teraz musiała tylko czekać na jutro, mając nadzieję, że ten dzień przyniesie upragnioną zmianę. Kasia położyła się spać, czując mieszankę nadziei i niepokoju. Wiedziała, że czeka ją trudny dzień, ale była gotowa stawić czoła wszystkim wyzwaniom. Miała nadzieję, że jutrzejsze urodziny będą początkiem nowego, lepszego rozdziału w jej życiu. Muszę wierzyć, że wszystko się ułoży, powiedziała do siebie cicho, zanim zasnęła. Wieczór przed urodzinami był pełen refleksji i emocji. Kasia wiedziała, że ma przed sobą ważny dzień, który może zmienić jej życie. Była gotowa na wszystko, co przyniesie jutro, mając nadzieję, że to będzie początek czegoś nowego. Nadszedł długo oczekiwany dzień urodzin. Kasia obudziła się pełna nadziei, że dzisiaj może być wyjątkowo. Goście zaczęli przychodzić już wczesnym popołudniem. Dom wypełnił się śmiechem i rozmowami. Kasia była w centrum uwagi, przyjmując życzenia i prezenty od przyjaciół i rodziny. Każdy kąt domu emanował ciepłem i radością, a delikatna muzyka w tle nadawała przyjęciu przyjemny nastrój. Kasia założyła swoją nową czerwoną sukienkę, którą wybrała specjalnie na tę okazję. Czuła się w niej pewnie i pięknie. Przechadzając się między gośćmi, czuła, jak jej serce bije szybciej z ekscytacji. Wszystkiego najlepszego, Kasiu! Krzyknęła jej przyjaciółka Magda, wręczając jej bukiet kwiatów. Dziękuję, Magdo! Odpowiedziała Kasia z uśmiechem, czując się naprawdę szczęśliwa. Kasia była zaskoczona, jak wiele osób przyszło, by świętować z nią ten dzień. Jej rodzice, rodzeństwo, przyjaciele z pracy i sąsiedzi wszyscy zebrali się, aby uczcić jej urodziny. Była wdzięczna za ich obecność i wsparcie. W pewnym momencie do Kasi podszedł jej ojciec, Marek. Wszystkiego najlepszego, córeczko, powiedział, przytulając ją mocno. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Dziękuję, tato. To dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała Kasia, czując wzruszenie. Przyjęcie przebiegało w doskonałej atmosferze. Kasia rozmawiała z gośćmi, śmiała się i cieszyła się chwilą. Jednak w jej sercu wciąż tkwiła niepewność związana z Michałem. Obserwowała go, jak rozmawia z gośćmi, ale zauważyła, że unika jej spojrzenia. Wieczorem, kiedy goście zaczęli powoli opuszczać przyjęcie, Kasia poczuła mieszankę satysfakcji i niepokoju. Cieszyła się, że jej urodziny przebiegły tak dobrze, ale wiedziała, że coś jest nie tak. Kasia przechadzała się po domu, upewniając się, że goście mają wszystko, czego potrzebują. W pewnym momencie usłyszała głosy dobiegające z kuchni. Zatrzymała się, słysząc znajome głosy Michała i jego matki, Ewy. Michał, musisz coś z tym zrobić. Ona nie może dowiedzieć się, co planujemy, mówiła teściowa, tonem pełnym determinacji. Wiem, mamo. Już jej nie kocham. Chcę, żebyśmy się rozwiedli i zniszczę ją w sądzie. Ona nie ma pojęcia, co ją czeka, odpowiedział Michał. Kasia stała jak sparaliżowana. Jej serce biło jak szalone, a w głowie pojawił się chaos. Czuła, jakby cały świat zawalił się na jej głowę. Jednak mimo szoku, wiedziała, że musi zachować spokój. Postanowiła udawać, że nic nie słyszała i dokończyć imprezę. Kasia wróciła do salonu, próbując wyglądać na zrelaksowaną. Spotkała wzrok swojej przyjaciółki Magiedy, która zauważyła, że coś jest nie tak. Kasiu, wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowaną, zapytała Magda, kładąc rękę na jej ramieniu. Tak, wszystko w porządku. Po prostu jestem trochę zmęczona, skłamała Kasia, starając się uśmiechnąć. Wieczór ciągnął się dla Kasi w nieskończoność. Czuła się jak w koszmarze, ale wiedziała, że musi utrzymać pozory. Każdy uśmiech był dla niej wysiłkiem, a każda rozmowa wydawała się nienaturalna. Gdy ostatni goście wyszli, Kasia usiadła na kanapie, czując, jak emocje biorą górę.
Michał podszedł do niej, jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Dziękuję za organizację przyjęcia, Kasiu. Było miło, powiedział, a jego głos brzmiał pusto. Cieszę się, że ci się podobało, odpowiedziała, starając się brzmieć normalnie. Kasia wiedziała, że nie może dać się złamać. Musiała zebrać siły i przemyśleć, co dalej. Udała, że nic się nie stało i kontynuowała przyjęcie z uśmiechem na twarzy. Po usłyszeniu tej rozmowy, czuła się, jakby dostała cios prosto w serce. Jednak szybko zrozumiała, że nie może dać się złamać. Po usłyszeniu tej rozmowy, Kasia czuła się, jakby dostała cios prosto w serce. Jednak szybko zrozumiała, że nie może dać się złamać. Musiała zebrać siły i przemyśleć, co dalej. Udała, że nic się nie stało i kontynuowała przyjęcie z uśmiechem na twarzy. Wieczorem, gdy goście już poszli, Kasia usiadła w swoim pokoju, próbując zebrać myśli. Wiedziała, że nie może dać się zniszczyć. Musiała działać i to szybko. Muszę znaleźć prawnika, pomyślała na głos. Nie pozwolę, żeby Michał mnie zniszczył. Kasia postanowiła, że nie da się tak łatwo i to ona zaczęła się zabezpieczać. Następnego dnia po przełomowej rozmowie, Kasia zaczęła działać z pełnym zaangażowaniem. Wiedziała, że musi się dobrze przygotować, aby stawić czoła Michałowi i jego matce w sądzie. Zdecydowała się na współpracę z jednym z najlepszych prawników w mieście, mecenasem Krzysztofem. Spotkanie z mecenasem Krzysztofem miało miejsce w jego eleganckim biurze w centrum miasta. Biuro było nowoczesne, pełne przeszklonych ścian i minimalistycznych dekoracji, co dodawało atmosferze profesjonalizmu. Kasia poczuła się nieco onieśmielona, ale wiedziała, że jest na dobrej drodze. Dzień dobry, pani Kasiu, przywitał ją mecenas Krzysztof, ściskając jej dłoń. Proszę usiąść, omówimy nasz plan działania. Dzień dobry, panie mecenasie, odpowiedziała Kasia, siadając na skórzanej sofie. Mecenas Krzysztof usiadł naprzeciwko niej, otworzył teczkę i wyjął kilka dokumentów. Na początek musimy zgromadzić jak najwięcej dowodów na nieuczciwe działania pana Michała. To będzie kluczowe dla naszej sprawy, zaczął Krzysztof. Kasia kiwnęła głową, starając się zapanować nad emocjami. Już zaczęłam zbierać informacje. Mam kopię dokumentów finansowych, e-maile i zapisy rozmów, które mogą być przydatne, powiedziała. Doskonale. Musimy również pomyśleć o świadkach. Czy zna pani kogoś, kto mógłby zaświadczyć o zachowaniu pana Michała? Zapytał Krzysztof. Kasia zastanowiła się przez chwilę. Może moja przyjaciółka Magda. Zna nas od lat i widziała, jak Michał zmieniał się na przestrzeni czasu, odpowiedziała. To dobry pomysł. Skontaktujemy się z nią i poprosimy o zeznania. Teraz musimy też pomyśleć o zabezpieczeniu pani finansów. Proszę przenieść część oszczędności na swoje prywatne konto, aby mieć pewność, że Michał nie będzie miał do nich dostępu, doradził Krzysztof. Kasia kiwnęła głową, czując, że jej determinacja rośnie. Zrobię wszystko, co trzeba. Nie pozwolę, żeby Michał mnie zniszczył, powiedziała z determinacją. Kolejne tygodnie były pełne intensywnej pracy. Kasia spędzała wiele godzin w biurze Krzysztofa, przeglądając dokumenty, analizując dowody i planując strategię. Każdego dnia czuła, że jest coraz bliżej osiągnięcia swojego celu. Pani Kasiu, mamy nowe dowody, które mogą pomóc w sprawie, powiedział Krzysztof podczas jednej z narad. Udało nam się zdobyć dowody na ukrywanie dochodów przez pana Michała. Kasia uśmiechnęła się z ulgą. To wspaniale. Wiedziałam, że coś kombinował. Teraz mamy mocny argument, odpowiedziała. Praca z Krzysztofem była intensywna, ale Kasia czuła, że robi postępy. Wiedziała, że musi być silna i zdeterminowana. Miała przed sobą trudne zadanie, ale była gotowa na wszystko, byleby wygrać tę walkę. Każdego dnia, gdy Michał wychodził do pracy, Kasia przesiadywała w gabinecie prawnika, analizując dokumenty i planując strategię. Wiedziała, że musi być gotowa na wszystko. Jednym z najważniejszych kroków było zabezpieczenie finansów. Kasia zaczęła przenosić część oszczędności na swoje prywatne konto, aby mieć pewność, że Michał nie będzie miał do nich dostępu. Wiedziała, że każda złotówka może być na wagę złota w nadchodzącej walce. Pani Kasiu, musimy być ostrożni. Michał może próbować ukryć swoje dochody, powiedział mecenas Krzysztof podczas jednej z narad. Zrobię wszystko, co trzeba, żeby zabezpieczyć siebie i swoje interesy, odpowiedziała Kasia z determinacją.
Każdego wieczoru, gdy Michał wracał do domu, Kasia musiała udawać, że wszystko jest w porządku. Ich rozmowy były powierzchowne i pełne uprzejmej obojętności, ale Kasia wiedziała, że to tylko maska, którą musiała nosić. Jak ci minął dzień, kochanie? Zapytała Michała wieczorem, starając się brzmieć naturalnie. W porządku. A twój? Odpowiedział, nie podejrzewając niczego. Też dobrze uśmiechnęła się, choć w środku czuła gniew. Każdego dnia, gdy Michał wychodził do pracy, Kasia kontynuowała swoje przygotowania. Wiedziała, że musi być silna i zdeterminowana. Miała przed sobą trudne zadanie, ale była gotowa na wszystko, byleby wygrać tę walkę. Jednym z najważniejszych kroków było zabezpieczenie finansów. Kasia zaczęła przenosić część oszczędności na swoje prywatne konto, aby mieć pewność, że Michał nie będzie miał do nich dostępu. Wiedziała, że każda złotówka może być na wagę złota w nadchodzącej walce. Pani Kasiu, musimy być ostrożni. Michał może próbować ukryć swoje dochody, powiedział mecenas Krzysztof podczas jednej z narad. Zrobię wszystko, co trzeba, żeby zabezpieczyć siebie i swoje interesy, odpowiedziała Kasia z determinacją. Każdego wieczoru, gdy Michał wracał do domu, Kasia musiała udawać, że wszystko jest w porządku. Ich rozmowy były powierzchowne i pełne uprzejmej obojętności, ale Kasia wiedziała, że to tylko maska, którą musiała nosić. Jak ci minął dzień, kochanie? Zapytała Michała wieczorem, starając się brzmieć naturalnie. W porządku. A twój? Odpowiedział, nie podejrzewając niczego. Też dobrze uśmiechnęła się, choć w środku czuła gniew. Kasia musiała być ostrożna, aby nie zdradzić, że wie o jego planach. Codziennie zbierała nowe dowody i konsultowała się z prawnikiem, tworząc solidną podstawę do rozwodu. W międzyczasie Kasia starała się prowadzić normalne życie. Chodziła do pracy, spotykała się z przyjaciółmi i udawała, że wszystko jest w porządku. Wiedziała, że nie może pozwolić, aby Michał zauważył jakiekolwiek zmiany w jej zachowaniu. Jednym z najbardziej stresujących momentów było spotkanie z Magdą. Kasia musiała jej powiedzieć o wszystkim, co się dzieje, ale bała się, że Michał może się o tym dowiedzieć. Magdo, muszę ci coś powiedzieć, zaczęła Kasia, gdy spotkały się na kawę. O co chodzi, Kasiu? Wyglądasz na zdenerwowaną, zapytała Magda z troską. Michał chce się ze mną rozwieść i zniszczyć mnie w sądzie. Usłyszałam jego rozmowę z matką podczas moich urodzin, wyznała Kasia, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Magda była w szoku. Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogę ci pomóc? Zapytała, obejmując przyjaciółkę. Potrzebuję twojej pomocy jako świadka. Musisz zeznać, co widziałaś i słyszałaś przez te wszystkie lata, odpowiedziała Kasia, ocierając łzy. Magda zgodziła się bez wahania, obiecując, że zrobi wszystko, aby pomóc Kasi w tej trudnej sytuacji. Po kilku tygodniach zbierania dowodów i planowania, Kasia była gotowa. Wiedziała, że musi działać szybko, zanim Michał zrealizuje swoje plany. Postanowiła, że to ona zainicjuje rozwód i nie da się zniszczyć. Mecenasie Krzysztofie, jestem gotowa, powiedziała pewnym głosem podczas kolejnej wizyty u prawnika. Doskonale, pani Kasiu. Przygotujemy dokumenty i złożymy je w sądzie jeszcze w tym tygodniu, odpowiedział prawnik. Kasia czuła, że zbliża się do momentu, który zmieni jej życie. Była gotowa na walkę o swoje prawa i godność. Tego wieczoru, gdy Michał wrócił do domu, Kasia czuła, że nadszedł czas na konfrontację. Michał, musimy porozmawiać, zaczęła, starając się brzmieć spokojnie. O czym znowu? Zapytał, patrząc na nią z irytacją. O nas. O naszej przyszłości, odpowiedziała Kasia. Michał spojrzał na nią zaskoczony. Co masz na myśli? Zapytał. Wiem, że chcesz się ze mną rozwieść. Słyszałam twoją rozmowę z matką podczas moich urodzin, powiedziała Kasia, czując, jak jej głos drży. Michał był w szoku, ale szybko się opanował. Więc wiesz. I co teraz? Zapytał chłodno. To ja złożę pozew o rozwód. Nie pozwolę, żebyś mnie zniszczył, odpowiedziała Kasia z determinacją. Michał spojrzał na nią z mieszanką złości i zdumienia. Myślisz, że możesz wygrać tę walkę? Zapytał, jego głos pełen pogardy. Wiem, że mogę. Mam dowody i wsparcie prawników. Nie pozwolę, żebyś mnie zniszczył, odpowiedziała Kasia, patrząc mu prosto w oczy.
Następnego dnia Kasia i Krzysztof złożyli dokumenty w sądzie. Kasia czuła ulgę, wiedząc, że to ona przejęła inicjatywę. Wiedziała, że przed nią trudna walka, ale była gotowa na wszystko. Kolejne tygodnie były pełne napięcia. Michał próbował zniszczyć reputację Kasi, ale ona była przygotowana na każdą jego zagrywkę. Miała wsparcie przyjaciół i rodziny, co dodawało jej sił. Pani Kasiu, mamy nowe dowody, które mogą pomóc w sprawie, powiedział mecenas Krzysztof podczas jednej z narad. Zróbmy to, odpowiedziała Kasia z determinacją. Każdego dnia walczyła o swoje prawa, nie pozwalając, aby Michał zrealizował swoje plany. Była gotowa na wszystko, byleby wygrać tę walkę. Nadszedł dzień pierwszej rozprawy sądowej. Kasia czuła się zdenerwowana, ale wiedziała, że musi być silna. Wchodząc na salę sądową, spotkała wzrok Michała, który wyglądał na zaskoczonego jej pewnością siebie. Sala sądowa była wypełniona dokumentami i dowodami, które miały zaważyć na ich przyszłości. Pani Kasiu, proszę opowiedzieć o sytuacji w domu, poprosił sędzia, spoglądając na nią z powagą. Kasia wzięła głęboki oddech i zaczęła opowiadać o wszystkim, co się wydarzyło. Opowiadała o latach wspólnego życia, o szczęśliwych chwilach, które z czasem przerodziły się w koszmar. Mówiła o ciągłych kłótniach, o chłodnym traktowaniu i o manipulacjach Michała. Nie pozwolę, żeby ktoś mnie zniszczył, zakończyła swoją wypowiedź, patrząc prosto na Michała. Michał zareagował agresywnie, próbując obalić każde jej słowo. To wszystko kłamstwa. Kasia zawsze była nadmiernie emocjonalna i niezrównoważona. Robi z siebie ofiarę, żeby wzbudzić współczucie, powiedział, a jego głos pełen był gniewu. Sędzia przerwał mu, wzywając do zachowania spokoju. Mecenas Krzysztof wstał, gotowy przedstawić dowody, które zebrała Kasia. Wysoki sądzie, chciałbym przedstawić dokumenty potwierdzające, że pan Michał ukrywał swoje dochody oraz dowody na jego nieuczciwe działania wobec naszej klientki, powiedział, podając sędziemu teczkę z dokumentami. Sędzia przejrzał dowody, a jego wyraz twarzy zdradzał rosnące zainteresowanie i powagę sytuacji. Panie Michał, czy ma pan coś do powiedzenia w związku z tymi dowodami? Zapytał sędzia. Michał milczał, wiedząc, że dowody są przeciw niemu. W trakcie rozprawy mecenas Krzysztof przedstawił również świadków. Magda, przyjaciółka Kasi, zeznała na jej korzyść, opowiadając o sytuacjach, które widziała na własne oczy. Kasia zawsze była silną i niezależną kobietą. To, co przeszła w ostatnich latach, jest nie do opisania. Michał traktował ją z pogardą i manipulował nią, mówiła Magda z pełnym przekonaniem. Po wysłuchaniu wszystkich świadków i przejrzeniu dowodów, sędzia ogłosił przerwę na naradę. Kasia czuła mieszankę ulgi i niepokoju, czekając na ostateczną decyzję. Kolejne tygodnie były pełne napięcia. Rozprawy sądowe ciągnęły się, a każda strona przedstawiała swoje argumenty. Michał próbował zniszczyć reputację Kasi, ale ona była przygotowana na każdą jego zagrywkę. Mecenas Krzysztof pracował nieustannie, zbierając nowe dowody i przygotowując się do kolejnych rozpraw. Pani Kasiu, musimy być przygotowani na wszystko. Michał będzie próbował podważyć każde nasze słowo, powiedział Krzysztof podczas jednej z narad. Wiem, mecenasie. Jestem gotowa na wszystko, odpowiedziała Kasia, czując, że jej determinacja rośnie. Każda rozprawa była testem siły i wytrzymałości. Michał zatrudnił swojego prawnika, który próbował podważyć każde zeznanie Kasi i jej świadków. Atmosfera na sali sądowej była napięta, a emocje sięgały zenitu. Panie sędzio, chciałbym zwrócić uwagę na niekonsekwencje w zeznaniach pani Kasi. Jej wersja wydarzeń jest pełna luk i sprzeczności, powiedział prawnik Michała. To nieprawda. Wszystko, co mówię, jest zgodne z prawdą, ripostowała Kasia, patrząc na Michała z determinacją. Sędzia próbował utrzymać porządek na sali, a każde słowo miało ogromne znaczenie. Mecenas Krzysztof przedstawił kolejne dowody, w tym zapisy rozmów i wiadomości e-mail, które obciążały Michała. Wysoki sądzie, te dowody jasno pokazują, że pan Michał próbował ukrywać swoje dochody i manipulować finansami rodziny, mówił Krzysztof, pokazując kolejne dokumenty. Kasia czuła, że jest na dobrej drodze. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania, ale była gotowa na wszystko. Miała wsparcie przyjaciół i rodziny, co dodawało jej sił. W trakcie jednej z rozpraw sędzia zaprosił na zeznania Marię, matkę Kasi. Maria opowiadała o latach,
które spędziła, obserwując małżeństwo swojej córki i o tym, jak Michał stopniowo zmieniał się w zimnego i manipulującego człowieka. Michał był kiedyś wspaniałym mężem, ale coś się zmieniło. Zaczął traktować Kasię jak przedmiot, nie zważając na jej uczucia ani potrzeby, mówiła Maria, a jej głos drżał z emocji. Po wysłuchaniu wszystkich zeznań i przeanalizowaniu dowodów, sędzia ogłosił kolejną przerwę na naradę. Kasia wiedziała, że decyzja jest coraz bliżej i czuła, że walka w sądzie zbliża się do końca. Po miesiącach walki nadszedł dzień ostatecznej rozprawy. Sędzia, po długiej naradzie, w końcu wydał wyrok. Sala sądowa była wypełniona ciszą, a każdy obecny wstrzymał oddech, czekając na ostateczną decyzję. Po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich dowodów i zeznań, sąd orzeka rozwód na korzyść pani Kasi. Pan Michał zostaje zobowiązany do podziału majątku oraz zapłaty alimentów, ogłosił sędzia. Kasia poczuła ogromną ulgę. Była wolna. Wiedziała, że to dopiero początek nowego życia, ale czuła, że zrzuciła z siebie ogromny ciężar. Podziękowała mecenasowi Krzysztofowi za jego nieocenioną pomoc i wsparcie. Dziękuję, mecenasie Krzysztofie. Bez pana pomocy nie dałabym rady, powiedziała, wychodząc z sądu. To pani zasługa, pani Kasiu. Była pani niezwykle silna i zdeterminowana, odpowiedział prawnik z uśmiechem. Kasia wiedziała, że to dopiero początek nowego życia. Była wolna i gotowa na nowe wyzwania. Wiedziała, że może stawić czoła każdemu problemowi, który przyniesie jej życie. Po zakończeniu sprawy sądowej, Kasia wróciła do swojego domu, czując, że zaczyna nowy rozdział. Wiedziała, że przed nią wiele pracy, ale była gotowa na wszystko. Była silna i zdecydowana, a jej doświadczenia uczyniły ją jeszcze mocniejszą. Kasia skontaktowała się z przyjaciółmi i rodziną, aby podzielić się dobrą nowiną. Magda była pierwszą, która zadzwoniła, gratulując jej sukcesu. Kasiu, wiedziałam, że ci się uda. Jesteś niesamowita, powiedziała Magda, a w jej głosie słychać było radość. Dziękuję, Magdo. Bez ciebie nie dałabym rady. Twoje wsparcie było dla mnie bezcenne, odpowiedziała Kasia z wdzięcznością. Kasia postanowiła również zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Zaczęła regularnie uczęszczać na terapię, aby przepracować traumy i odzyskać równowagę. Wiedziała, że przed nią długa droga, ale była gotowa na wyzwania. Pani Kasiu, to normalne, że czuje się pani teraz zdezorientowana i pełna emocji. Ważne, żeby dać sobie czas na odzyskanie równowagi, powiedziała terapeutka podczas jednej z sesji. Wiem i dziękuję za wsparcie. Chcę być silniejsza i bardziej pewna siebie, odpowiedziała Kasia z determinacją. Kasia zaczęła również myśleć o przyszłości. Wiedziała, że chce skupić się na swojej karierze i rozwijać swoje pasje. Zaczęła planować nowe projekty i angażować się w działania, które sprawiały jej radość. Kasiu, widzę, że zaczynasz odzyskiwać pewność siebie. To wspaniałe, powiedziała Magda podczas jednej z ich spotkań. Tak, czuję, że w końcu mogę skupić się na sobie i swoich marzeniach. To niesamowite uczucie, odpowiedziała Kasia z uśmiechem. Kasia wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale była gotowa na wszystko. Miała wsparcie przyjaciół i rodziny, a jej doświadczenia uczyniły ją silniejszą i bardziej pewną siebie. Była gotowa na nowy początek i wiedziała, że cokolwiek przyniesie przyszłość, poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Kasia zamknęła drzwi swojego domu, czując, że jest gotowa na nowy rozdział. Miała przed sobą przyszłość pełną nadziei i nowych możliwości. Wiedziała, że już nigdy nie pozwoli, aby ktoś ją skrzywdził. Była silna i gotowa na wszystko, co przyniesie los.